Tak. To w porządku! Nie musisz być zawstydzony, Hicia! Ja czasami też to robię, kiedy jestem sama! La la la! Nic się nie stało, kiedy mnie nie było? Naprawdę nic. Pachnie tu jak... winogrona? Używam pachnącego winogronami... pachnącej winogronami... Jezu, jak się jąkam. Używam pachnącej winogronami wody kolońskiej. Kłamię otwarcie i oczywiście. Z jej reakcji założę, że wie, że kłamie. Lub myśli, że mam naprawdę okropne pojęcie w kwestii wody kolońskiej. Ponieważ puszka z napojem winogronowym, którą wypiłem, jest tutaj, najprawdopodobniej będzie to rzecz wcześniejsza. Na szczęście nie zadaję żadnych więcej pytań. Co wy tutaj robicie? Jedliśmy razem obiad! Wyraźnie biznesowy obiad! Znaczy, kolacja. Nie, dinner, lunch, dobrze, obiad. Zaczynam wątpić w swoją własną pamięć. Staram się wyobrazić sobie Miszę w garniturze mającą obiad biznesowy z kimkolwiek. Z jakiegoś powodu po prostu tego nie widzę. Jakiego rodzaju biznes? Nie wiesz? To nic! To normalne dla jednej części rady studenckiej, aby nie wiedziała, co robi druga! Hej, nie mów mi nic w taki sposób. To nie jest w ogóle normalne. W zasadzie to jest źle, bo mamy tylko troje ludzi. Yuko śmieje się nerwowo. Musi być przerażona. Misza mówi, że chcesz umieścić plakaty w bibliotece na wybory. Nawet jeśli są wystarczająco odległe w czasie, jak sądzę, to w porządku. Po prostu nie wiedziałam, że mogłabym w ogóle nawet decydować w kwestii takiej rzeczy. Możesz! Czy to nie jest świetne? Czy nie jesteś szczęśliwy? Misza łapie dłonie Yuko i zmusza ją, aby klaskała z radości sama z siebie. Yuko nie wygląda na bardzo szczęśliwą po dowiedzeniu się, że ma więcej odpowiedzialności i władzy niż wcześniej myślała. Hicion, skoro tu jesteś, pomożesz mi je ustawić? Wyjmując gigantyczną kubkę plakatów z jej torby, bierze ich połowę niczym talię kart i podaje mi odrobinę zgniecioną połowę. Sicio miała naprawdę dobry pomysł! Możemy umieścić te... możemy też umieścić... Flyers, o Jezu. Kurde, zapomniałem słowa. Fuck. Ulotki. Możemy też umieścić ulotki wewnątrz książek. Wtedy, nawet jeśli będą starali się nas zignorować, nie będą w stanie. Mogłyby być nawet na sprężynie, aby wyskakiwały. Misza stara się jak najlepiej przekazać ten ton głosu, którego używała Shizune. Brzmi wystarczająco blisko do prawdziwej rzeczy, ale też odrobinę groźnie. Pewnie żartowała. No, podobało mi się to! Nie róbcie tego. O, Yuko zapłakana. Super ultra agresywna kampania reklamowa! Zaczniemy chodzić od drzwi do drzwi! To okropny pomysł. Misza robi najgroźniejszą minę na wzór Shizune z palcami uderzającymi w siebie razem w zdenerwowaniu. Hician! Myślisz, że każdy pomysł jest okropny? Tak, ale ten pomysł jest naprawdę zbyt okropny. Zbyt okropny, aby go zignorować. Nie mogę tak tego po prostu zostawić. Wahahaha!
Hitchan, to brzmi jak wezwanie. Kurde, mutiny. Jezu. No to się dzisiaj słówek nauczę. Okazja na złapanie herbaty. Bunt! Bunt! Bunt jest zły. Nie walczcie. To tylko żart! Dobrze. Nie walczcie. Sposób, w jaki Yuko brzmi, kiedy stara się być poważna, powoduje, że wyobrażam sobie nauczycielkę w przedszkolu. Jak sądzę, czyni to z niej... Jak sądzę, czyni to z niej osobę przekonującą w swój własny sposób. Wieszanie plakatów jest zaskakująco trudne. Tylko dlatego, że biblioteka już jest wypełniona z tablicami i ulotkami leżącymi co kilka metrów. Niektóre z nich w miejscach tak nieprawdopodobnych, że nigdy wcześniej ich nie zauważyłem. Decydując się, które z nich zdjąć zamiast naszych, dodaję dużo czasu dla pracy, która w innych warunkach byłaby prosta. W momencie, kiedy dzwoni dzwonek sygnalizując koniec przerwy obiadowej, Misza i ja nadal mamy dość dużo plakatów ze sobą. Kiedy wychodzimy, decyduję się umieścić jeden tuż przy drzwiach. Musi to być ten, który zrobiła Misza. Ma mały rysunek Shizune na dole. No, katar mnie zaczyna atakować, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to nie jest zły znak. Kolejny dzień. Kilka dni później Shizune wychodzi, aby zjeść obiad sama i nie wraca. Musi być naprawdę otoczona pracą w Radzie Studenckiej, choć wiem, że prawdopodobnie sama sobie dodała większość z tej pracy. Kiedy docieram do pokoju Rady Studenckiej, drzwi nie są zamknięte. Zanim je jednak otworzę, wstrzymuję się na chwilę, aby zobaczyć, czy usłyszę śmiech Miszy przez niego. Nic. Prawie jakby był to znak, że nie ma nikogo wewnątrz, ale Shizune nie zostawiłaby drzwi otwartych w takim wypadku. Jest u biurka, śpiąc w krześle z ramionami założonymi przez swoją pierś. Co za sztywna poza. Gdyby nie fakt, że jej oczy są zamknięte, nie byłoby żadnego sposobu, żeby stwierdzić, że śpi. W zasadzie nie jestem nawet pewien, czy śpi w tym momencie. Normalnie uderzyłbym w biurko, aby zbudzić kogokolwiek innego, ale to nie zadziałałoby w jej kwestii. Natychmiast zaczynam wymyślać triki, które mógłbym które mógłbym jej spłatać, kiedy śpi. Zawodzi mnie, że moje myśli idą w tego rodzaju kierunku. Cześć. Cześć. Dobrego popołudnia. No dobra. Cześć, dzień dobry. Znakuję powitanie jedną ręką. To naprawdę mylące. Hej, co ty robisz? Potajemnie się opierniczasz? Shizune uśmiecha się, ale opuszcza swoją głowę, aby to ukryć, i stara się jak najlepiej, aby wyglądać na zirytowaną. Nie stój tak. Powoduje, że jestem nerwowa, jeśli ja siedzę, a ty nie. Siadam na najbliższym krześle, kiedy Shizune przerywa na chwilę, aby poprawić swoje okulary na mostku swojego nosa, który poprawia niczym instrument. Dlaczego jesteś tak daleko? Czy to też powoduje, że czujesz się nerwowa? Zaciskając usta, Shizune nie wygląda na zbyt rozbawioną moim podszczypywaniem. Miałem trochę wolnego, więc pomyślałem, że wpadnę i zobaczę, czy nadal jesteś zajęta. Czy chciałbyś mi pomóc? Tak. No, to szkoda. Jestem wdzięczna, ale nie jest to konieczne. Już skończyłem ostatki i teraz wszystko, co trzeba było zrobić, już jest zrobione. Taka formalna. Misza była równie poważna wczoraj.
czy wy obie stajecie się bardziej poważne dla oficjalnego biznesu Rady Studenckiej. No, w tłumaczeniu się jakoś tak, no dobra. Zawsze jestem poważna. Tak jak kandydaci Rady Studenckiej powinni być. To było szybkie. Od zera do natychmiastowej krytyki ludzi, którzy nawet nie są jej kolegami, zanim w ogóle mam szansę na rozprostowanie swoich nóg. No, przynajmniej prezesów. Potrzebują inicjatywy. Wtedy może mogę zmotywować wszystkich innych, lub przynajmniej zmusić ich do tego. Ale nawet pomimo tego, że jest ich wielu, są tacy niezdecydowani. Nikt nie próbuje zgłosić się do pozycji wiceprezesa, więc wszyscy chcą największe stanowisko, ale żaden z nich nie ma pędu, aby je zdobyć. A skarbnicy zawsze są tacy flaky, tacy roztrzepani. Zdecydowałem się użyć swojej mocy, aby wyeliminować to stanowisko. Moment. Możesz w ogóle to zrobić? To chyba tak nie działa. Jest tak, jak jest. Z tym Shizune spogląda poważnie w dystans... Spogląda poważnie, nie patrząc na nic, pocierając ramki swoich okularów. Nie odpowiada to na moje pytanie. Przyszła dyktatorko. Jestem zawiedziona. Chcieliby mnie stąd wykopać szybciej, ponieważ chcą tą robotę, lub przynajmniej nie zgadza się, lub przynajmniej nie zgadzają się w kwestii tego, żebym ja ją miała. Jeśli nie mogę zmobilizować kilku chętnych na stanowisko Rady Studenckiej z jakiegokolwiek powodu, cała moja praca będzie na nic. Jeśli będą tak powolni w tej kwestii, po prostu będę trzymać swoje stanowisko tak długo, jak to tylko możliwe. Shizune wypunktowała to zdanie z strzeleniem palcami, tworząc dźwięk tak ostry niczym strzał. Zastanawiam się, czy wie, jak głośne może to być. Zdecydowanie chwyta to jednak uwagę, więc widzę to jako nieocenione dla osoby głuchoniemej. Mogła ćwiczyć to z tego powodu. Wszystko, huh? To zbyt ostre. No, zawsze myślałem, że to prawdziwy test. Zostawianie trwałego wrażenia jest ważne. To dlatego nie buduję zamków z piasku, ponieważ opadają, kiedy wyjdziesz. Może, ale jeśli zobaczę jakiś szczególnie ładny, myślę, że są imponujące. Powiem, że jest to imponujące. W zasadzie to podziwiam cię trochę. Więc dla mnie to nie było po nic. Pociąga za swoje okulary, jak gdyby chciała je zdjąć, śmiejąc się, no nie będzie cwanie. Przepraszam. Byłam nieuważna i coś selfish. Jezu, zapominam słów. Coś samolubnego się wymknęło. Zawsze chciałem stać na szczycie. Nie miało dla mnie znaczenia, co to było, dopóki mogłam być w tym najlepsza i rozumiałam to całkowicie i udało mi się na to zapracować samej. To jak kiedy usłyszysz piosenkę i śnisz o byciu muzykiem, lub zobaczysz samolot i życzysz sobie, aby zostać pilotem. Czy kiedykolwiek miałeś tego rodzaju sen? Tak. Pierwszy raz, kiedy grałem w piłkę nożną, zastanawiałem się, czy być może byłbym wystarczająco dobry, aby zrobić wrażenie na ludziach. To była jednak tylko fantazja. Jak tylko zobaczyłem rozstrzał między mną a ludźmi z prawdziwym talentem, zostawiłem te sny za sobą. No, z moim chorym sercem, nie mogę więcej grać w piłkę nożną w każdym razie. Czy nadal miewasz sny tego rodzaju? Nie, są nierealistyczne. Zdałem sobie z tego sprawę bardzo szybko. Zawsze jest ktoś lepszy.
Nostalgiczny wyraz twarzy przechodzi przez nią. Wygląda na dziwacznie dorosłą w tym momencie. Jak gdyby dni pełnej wigoru konkurencji przeciwko innym o władzę były dawno za nią. Oczywiście nie wiem nic, co mogłoby być dalsze od prawdy. Tylko tydzień temu chciała zobaczyć, które z nas mogłoby zrobić największy balonik z gumy do żucia. Mogłoby to być, że jest nawet gorsza niż kiedy była młodsza. Przerażająca myśl. Podobało mi się to. Zawsze to lubiłam. Że są inni, że zawsze jest ktoś, kto jest lepszy. Kiedy ktoś lepszy niż ty pojawiłby się, tak bardzo się ekscytowałam, że chciałam wyzwać ich na pojedynek. Mimo że na koniec zwykle wychodziłoby, że byli lepsi, a ja zostawałabym pod wrażeniem. Są ludzie, którzy są na kompletnie innym poziomie. Po pewnym czasie stałam się zazdrosna. Chciałam czegoś takiego rodzaju dla siebie. Czy tym właśnie jest Rada Studenckiej? Czy tym właśnie jest Rada Studencka? Czymś dla ciebie? Nie, nie. Pomimo, że czasami tak się wydaje, to właśnie dlatego to nie dlatego zdecydowałem się to robić. To kompletnie inna historia. Ale lubię być prezesem Rady Studenckiej. Nawet jeśli praca jest ciężka i zawsze odgryzam więcej niż mogę przeżyć, to właśnie czyni tą pracę ekscytującą. Ludzie na szczycie nie powinni móc sobie pozwolić na komfort cały czas. Brzmisz niczym farmer. Choć nie pasowałoby to do niej, Shizune wyglądałaby naprawdę uroczo w ubraniu farmera i w słomkowej czapce. Więc jeśli to nie był powód, to dlaczego zdecydowałaś się na tą pracę? Nie zdecydowałam się, ale po fakcie zdecydowałam się zostać z nią mimo wszystko. Chciałam być prezesem Rady Studenckiej, ponieważ stara Rada Studencka była głupia. I ja chciałam, aby ludzie wzięli się do roboty, żeby mogli powiedzieć, to było interesujące. Dzisiejszy dzień był interesujący. Tego rodzaju rzeczy. Godne zapamiętania, doświadczenia. Jestem szczęśliwa, ponieważ myślę, że się udało. Ty, Misza i ja. Mam też samolubną chęć jednakże. Z początku było coś, co myślałem, że byłoby to tylko dobrym dodatkiem, ale stałam się zbyt chciwa. Właśnie dlatego spowodowałoby, że byłabym szczęśliwa, gdyby wybory przeszły gładko. Byłby to jedyny sposób, aby zobaczyć, że moje życzenie zostanie spełnione. Jakie ono jest, więc... Tajemnica. Wyczuwając, że mogę nie być gotowy, aby dać spokój tak słabemu unikowi tak łatwo, Shizune szybko strąca wszelkie próby kontynuowania z zawstydzeniem kolorującym jej twarz. Jest to coś, co chcę zachować tylko dla siebie, ponieważ jest to zbyt głupie, aby stało się inaczej. Zaczynam czuć uderzenie głodu i sprawdzam swój zegarek. Jest wcześniej niż na to wygląda. Zbyt wcześnie na kolację. Czy masz może jakieś jedzenie w biurku? Przez chwilę wygląda na to, że pytanie ją zdziwiło, ale szybko wraca do siebie. Biurka są na zapasy. Jedzenie to są zapasy. Powinieneś był zjeść obiad. Nie myślałem, że będzie to problem, jeśli tego nie zrobię. Gdybym pracował, nie musiałbym o tym myśleć. Byłbym zbyt zajęty, aby być głodny. Podnosi dłoń do swoich ust w słabej próbie ukrycia śmiechu i stara się ukryć go przez udawanie
przez udawanie, że wykorzystuje gest do poprawy swoich okularów i nałożenie ich głębiej na mostek swojego nosa. No, jak sądzę, nie jest tak, ponieważ ty już jadłaś. Nie jestem wystarczająco dobry, aby znakować odpowiednie słowa, więc wskazuję tylko na zestaw chińskiego pojemników z chińskiego jedzenia leżących, wychylających się niebezpiecznie ze szczytu śmietnika. To z wczoraj. Więc oboje jesteśmy głodni. To chodźmy coś zjeść. Nie z kawiarenki. Nie było nic dobrego na obiad, więc wątpię, że będzie coś szczególnie dobrego. To zamówimy coś? Zamówienie 2 dni z rzędu jest nienaturalne. Tylko w nagłych wypadkach. To moja osobista polityka. Dlatego właśnie powinna pomyśleć o chowaniu jakichś przekąsek w biurku. Byłoby to łatwiejszy sposób na radzenie sobie z tego rodzaju wypadkami. Chcę jej to powiedzieć, ale znakowanie tego, jak bardzo głodny jestem 5 razy, spowodowało, że jestem zbyt zmęczony, żeby być cwany. Pokusa jednak jest bardzo silna. Wyraźny głos Miszy, chodzący od góry do dołu, brzmi przytłumiony przez drzwi. Wchodzi sekundę później.